Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj gramy w grę SourceForge. Ze mną jest Terminator. Tak, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, nie wiem czy się przedstawiłem. Ogólnie rzecz biorąc gramy w taką bardzo małą popularną grę, o której świat nie słyszał, tak naprawdę. Właśnie namówiłem Tomka, żeby Tomek ściągnął. No i sobie zagramy. Pojedynek taki, jeden na jeden. To co, teraz budujemy chyba, co nie? Nie wiem, chyba, czekaj. Nie, niestety teraz. Tomku, ja mam taką strategię, że wiesz, nie wygrasz. Poczekaj, wiecie co, ja mam taki pomysł. Ty już wiesz jak grać. Znaczy wiesz, no już tu przez chwilę, że tak powiem, troszkę trenowałem. Kiedy ty ściągałeś czy coś. Więc zaraz, kurczę, zrobię taką. Ej, jak ty zatrzymujesz, ty właśnie zastanawiam się. To jakoś na odległość się da zatrzymywać? Chyba nie, to trzeba blisko zatrzymywać, co nie? Chyba nie, czekaj. Dziwne. Nie, możesz na dosyć dużą odległość. Tak? Na nie jaką? Na jakąś super, ale na dosyć o, dużą. O, faktycznie, możesz. Ale super. Haha, mam nową strategię. Spoko. Jakie fajne. Podoba mi się to. Dobra, czekaj, ja tu po prostu nawalę to na ścianę, zobaczymy co z tego wyjdzie. No właśnie, to jest takie dosyć ciekawa taktyka. Dobra, też nawalę troszeczkę. No wiesz, trzeba właśnie taktycznie, niby tu taktycznie trzeba grać. No ale dobra, na razie gramy nasza taka pierwsza runda. Ogólnie tu chodzi o budowanie fortu. No w tej chwili mój fort jest mało fortowy, że tak powiem. Patrz na mój fort, to jest piękno same w sobie. No, bo to teoretycznie się powinno układać tak trochę ładniej. Tomek, to no, Tomek też nie żeby jakoś szczególnie to układał. Ale bo to ogólnie powinno się grać więcej osób, bo samemu to trzeba wszystko samemu budować. Też, jak... pewnie więcej osób mógłbyś sobie zrobić ten jakiś, wiesz, sobie rozłożyć to na kilka osób, że wiesz, ty tutaj to łapiesz teraz, ja to puszczam. Ej, właściwie Tomek, tu chyba nie ma botów, co nie? Czego nie ma? Botów, na przykład, boty. Boty wątpię, no nie, szczególnie, że boty nie umieją budować, najwyżej by byłyby tylko do strzelania. A zobacz, czy w konsoli da się na przykład bota jakiegoś zrobić. Pamiętasz te komendy? Nawet nie ma komend na bota, to ci powiem. Nie ma komend na bota. Aha, kurczę, szkoda. No bo to mogłoby być całkiem, wiesz co, to mogłoby być bardzo ciekawe, gdyby były jakieś komendy. W każdym razie tak jeszcze powiem, gdyby ktoś chciał ze mną zagrać, z nami zagrać w tą grę, to dawajcie znać, ponieważ mało ludzi w to gra i każdy chętny się przyda do robienia jakichś fajnych potyczek z tej gry, bo gdy już tam widzicie, no gra się wydaje dosyć ciekawą. Fajnie to wygląda, kiedy tak zawiszasz to w powietrze, tak wiesz, jakby nigdy nic. Nie chcę ci nic mówić, ale na dole jeszcze chyba trzeba obudować. Co na dole? O kurczę, dobra tam, nie trzeba. Ja mam strategię. No ja ci wejdę dołem i tyle będzie. Nie, zobaczysz, ja już mam taką strategię. Bo wiesz, tu się liczy tak naprawdę. Najważniejszy jest tylko jeden punkt, nie chcę ci nic mówić. No właśnie, gdzie jest ten punkt? Tam jest ten punkt. No właśnie. A to, że wiesz, ty sobie coś tam też, wiesz, obudujesz kawałek ściany. No wiesz, nic nie zmieni, jak to trzeba do konkretne miejsce się dostać. Nie można na tym obudować. No więc ja ogólnie mam już taką fajną strategię. Zobaczymy czy się uda. Ale faktycznie, jakby było więcej osób, to grałoby się o wiele efektowniej. Tak naprawdę. Tomek, tu jest jakiś limit czasowy rundy każdej? Jakiś jest, no nie, bo właśnie masz budowanie 4 minuty. Ale to się da ustawić wszystko. Na razie dobra. Dodałem jako takie domyślne, no nie. Pizarz, aż tak daleko trzeba od tego budować? Ale co, z czym jest problem? No po prostu, no bo nie możesz budować przy samym tym rdzeniu. Już tak no tak. Nie, masz tam linię taką. Widzisz? Masz ale tam rozumiem, taką. Rozumiem, że rdzeń przeciwnika jeszcze trzeba zanieść do swojego rdzenia. Tak. To jest coś jak. Czyli muszę mieć przejście sam z siebie. No o to chodzi, no bo jakby nie było przejścia, no to wiesz, trochę
Byłoby dziwne, jakbyś nie było, nie miał przejścia. Dobra, potem będę się męczył, jak ja tam wejdę. To będzie takie, wiesz... Czekaj, mógłbyś na przykład przycisnąć tędy? Średnio. No, że tak powiem, o to tu chodzi, co nie? Że to musi być właśnie... Z jednej strony, wiesz, musisz to odpowiednio zabudować. Ale potem też jakieś wyjście musi być. No właśnie, to wiesz co, jak to było w Garry's Modzie, to to było trochę lepsze, lepiej zrobione, bo wiesz dlaczego? Bo tam był ten cały psychizgan i to dało się, tak wiesz, w ładny sposób zrobić. A tutaj musisz się męczyć w takie układanie. A, to jest za blisko, okej. Ciekawe, czy jest jakaś ograniczona wysokość, tak sobie myślę. Tego terenu, do którego nie możesz się zbliżyć, wiesz? To jest, to też mnie ciekawi w sumie. Czy jest jakaś ograniczona wysokość, bo to w sumie dosyć takie ciekawe jest. Dobra, ja tu jeszcze trochę zabuduję, bo widzę, że to jest tak trochę... Dobra, muszę tego, muszę trochę napieprzyć. To będzie moje wejście tam. Ale trzeba to jeszcze obudować. Nie da się wyjść tak, o, nie da się. Da się, nie? Nie da się. No to się tędy wyjście. A to jest moje wyjście, to ja się pomyliłem. Myślałem, w ogóle chciałem obudować mój respawn. To jest tylko właśnie, bo przez respawn chyba nie możesz przejść, a może możesz, w sumie nie wiem. Dobra, na wszelki wypadek może to jednak zablokuję. Nie wiem, czy to można się przez to dostać, ale... Że tak powiem, nic się nie stanie, jak to zablokuje. No, oprócz tego, że jak dedniesz, to już nie wejdziesz. Dziwne, nie mogę to tutaj postawić, ale tu mogę, okej. Nie, to jakoś coś... Nie, no będzie przejście, jakieś sobie zrobię tu drobne przejście. Co nie? Robisz sobie te... taki most, pułapek. No ale dobra, jednak limit 50 bloków, jaki jest domyślny, no nawet nie wiem, czy w sumie się tak wykorzystuje go aż tak bardzo. No wykorzystuje się, bo to wiesz, to chodzi o to, że cały czas bazę rozwijasz tak naprawdę, co nie? To, że tam powiedzmy chwilowo, no chwilowo ci to trochę mniej zajęło, to wiesz, to nie oznacza, że ostateczności nie wykorzystasz, bo ty dobrze zauważysz, że to jest coś takiego, że jest walka na przemian z budową, co nie? Tak jakby trochę tak słaby moim zdaniem jest ten limit, a tak to możesz się cały czas rozbudowywać, wiesz, coraz trudniej, coraz większy fort robisz. No dlatego po prostu uważam, że powinien ten limit bloku być troszkę większy. Co nie, nie trzeba szaleć, ale ten, który jest aktualny, moim zdaniem jest trochę za mały po prostu. No nie, to jest pytanie, czy dałoby się dostać jakiś tędy. Dałoby się tędy, dlatego tam bardziej obudować. Nie wiem, na razie mój kończy się czas, a że tak powiem, moja baza jest bardzo chaotycznie zbudowana na razie. No, co ja mam powiedzieć swojej? Że tak powiem, bo wiesz, to jednak czas leci, co nie, i gościu nie ma czasu, żeby tutaj nad starannością myśleć. I to wszystko tak na szybko bardzo jest tworzone. No ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może coś fajnego. Mam to ostatnie pół minuty, nawet nie 20 sekund. Kurde, a za mało czasu. Dobra, weź to. Tutaj da się to wcisnąć? Nie da się. Dobra. Powiedzmy, że... Dobra, to tutaj się nie przyciśnie. No dobra, powiedzmy, że... Czekaj jeszcze. The combat phase has begun. Dobra. Zarazny. Kurde, jednak się sobie... Uff, już myślałem, że nie będę mógł przez respawn przejść. No dobra, wiesz co, to chyba klasa postaci, to chodzi o to też rodzaj broni tak naprawdę, wiesz? Tak mi się nie wydaje. Wiem, bo mi się wydaje, że na przykład scout, no nie, jako że to scout chyba szybciej chodzi, no nie? Aha, to możliwe też. Aaaa, jest! Zwycięstwo! Ty się chyba od razu respisz, co nie? No. No plus jeszcze pewnie, ile ty masz kombinezonu ogólnie? Nie! A, nie możesz mnie trafić. Kurde. Ojeju, jak oberowałem. Muszę, wiesz co, chyba postać się zmienię, bo ja chyba, wiesz co, ja jestem domyślnie inżynierem i inżynier ma coś takiego, że on ma...
Dobra, widzisz, już widać, że są przejścia, co nie? Ale i tak jest dobrze, bo jest mimo wszystko jest takie, wiesz, utrudnienie. A ty jaką masz klasę postaci? Ja sobie skauta wziąłem, myśląc, że będę mógł szybciej biegać. A co, wiesz, możesz biegać szybciej? Nie wiem. Kurde. No, to powiem ci, że teraz jak bazę jest obudowane, to nie jest tak łatwo zdjąć przeciwnika kulkę. Musiałbyś mnie znowu zabić. Kurde, no patrz, zabił mnie. Ale nie, no nie zdążysz zabrać, moim zdaniem. Chyba nie zdążysz zabrać kulki. Nie no. Blue team has the flag. O kurde, nie, zostaw tą kulkę. Zostaw ją. No nie, no nie, zostaw ją kulkę. Patrz, uda mi się przedostać chyba. Blue team score. Czekaj, bo ja tam teraz uciekłem, wiesz. Boże, coś ty tu zrobił. Skoczył, kurwa. Jest. Jest. Może mi się uda w końcu. Zdobędę jeden punkt. A to jakoś tak inaczej punktuje chyba. Nie jestem pewien. Red team scored. No, jest na razie remis. Ja muszę sobie klasę postaci zmienić, wiesz? Ja nie wiem, wezmę sobie Soldiera dla odmiany. Zobaczymy, co on ma takiego. Uff. Ja w ogóle wiesz, co odkryłem? Jako chyba inżynier? Że patrz, jak podejdę do twoich bloków, to ja mogę je przerabiać. Znaczy? No, wiesz co, to właśnie niedawno też odkryłem, że... Poczekaj, nie zabijaj mnie teraz przez chwilę. Nie zabijaj mnie teraz przez chwilę. Dobra, bo ci pokażę, chodź tu do mnie. O, i patrz, na przykład podchodzę, chyba, tak o... Nie no, ostatnio jakoś tam... O, patrz na to. Widzisz coś? No, iskry lecą. No i poczekaj chwilę. A, no w takim sensie. No wiesz co, dobra, ja sobie teraz na Soldiera zmieniłem. Jak ja mam teraz to przesunąć, bo teraz to mi zagradza moje przejście. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Gravity Gunem, bo chyba masz, czy nie masz? Nie, Gravity Gunem nie mam. Kurde, jak ty to robisz, że ty tak... Nie no, kto mek? Ty oszuście! No nie wierzę. No nie wierzę. Blue team has the flag. Red flag drop. Dodatkowo, wiesz co, żołnierz może i ma... z wysokości, miałem tylko 2 HP. Och, całe szczęście. W ogóle żołnierz ma to do tego, że on niby jest, wiesz, żołnierz ma teoretycznie fajną broń, ale ciężko, wiesz, ty szybko biegasz, to jest trochę... Jest! No, trochę obrażeń zadajesz tej broni. No, bo ja mam ten, tego ARA 3, co nie? I mam, jestem żołnierzem. A widzisz? Jestem żołnierzem, mam w ogóle kombinezon dodatkowy. Czyli już każda klasa postaci ma inne bronie. I inżynier ma właśnie Gravity Gunem. Gravity Gunem można robić takie cyki. Dasz mi spokój! No nie, Tomek się uwziął. Patrz, jaki żołnierz jest silny. Już trzeci raz cię rozwalam. Tylko teraz... Nie wiem jak ty tu w sumie masz wejść, jak tu się wchodzi na tym twoją, do twojej bazy. Jakoś nie mam pomysłu, bo wiesz co, jakiś taki za mały rozmiar cały czas mam. O, udało się. Red team has the flag. Po górą nie powinno się wchodzić, zacznijmy od tego. No jak niby się powinno wchodzić? Inaczej. A nie, nie, no nie, odzyskał moją flagę, szybko, wreszcie. Ej, ile, a jeszcze 5 minut, o, długo. Wiesz co, będziesz musiał chyba zmniejszyć ten czas wojny, tak mi się wydaje. Gra mi się jeszcze zminimalizowała na dodatek. Wiesz co, będziesz musiał chyba zmniejszyć czas wojny troszkę. Dobra, a weź, umiesz może zmienić tak nagle na budowę? Masz taką komendę? Nie wiem, chyba że coś takiego nie istnieje. Dobra, to wiesz co, to ja jeszcze spróbuję ukraść twoją kartę, ten, flagę, a potem spróbuję. Haha, jest! Team has the flag. Się, tu przepaść jest najlepsza. Niestety żołnierz jest wolny strasznie. Z kołtem na pewno dłużej biegasz, raz, że dłużej biegasz, dwa, że ten. To wiesz, to masz tam powiedzmy tą przewagę. A tu mam słabo zabezpieczony teren.
kurde, no. Dobra, Tomek, weź sprawdź. Dobra, koniec, przerwa na razie. Weź sprawdź, czy jest ta komenda, żeby nagle budować. Myślisz? Blue team has the flag. No nie wierzę. No nie, no nie, ja za wolno biegam. Ty oszuście. No nie, no nie, Tomek, ja ci... Blue team scored. Dobra, sprawdź, czy da się na tych, chwili natychmiastowej przejść do tego. O, znalazłem też alternatywne wejście. Jest, alternatywne wejście znalazłem. Nie wiem, chyba nie ma, no... Nie wydaje się, żeby tutaj coś było. Czyli mówisz, że chyba raczej nie? Nie. Mogę zmniejszyć czas, ale nie mogę nagle. Dobra, to weź zmniejsz, to zmniejsz czas, tak przyszłościowo. Czekaj. Tak o połowę i nie wiem, ile tam było ustawione. Czekaj, gdzie to jest? O my god, teraz też szukaj to, nie. Kombat, o właśnie, kombat. I tu mogę dać, ustalić combat length, czyli długość, na ile? No o połowę zmniejsz, nie wiem, ile tam jest ustawione. To o połowę to będzie na 300. Dobra, no dobra. To ja teraz wybiorę twoją kartę, flagę. Kurde, zawsze to samo. Jest! Może w końcu mi się uda dostarczyć flagę. Tylko, że... Wyjście z tego. Nie wiem, ja już widzę parę poprawek, jakie będę musiał. Kurde, no nie wyszło! Tomek! No nie! Blue flag return. Oszuście, ja muszę sobie zmienić postać. Nie wiem, tego sobie zmienię. Blue team has the flag. Zostaw moją kulkę, no, oszuście. Przecież ja nie zdążę do ciebie dobić, bo jestem za wolny. To jest też takie. To jest też takie. No, dlatego ja lubię być scoutem ogólnie. Jak grałem sobie w TF-a, ty też lubiłem być scoutem. No jak bo w TF-a grałem, to też ten. No, ty jesteś teraz. No teraz ja nie mam cię szans dogonić, bo jestem za wolny. Tutaj no. Możesz przedostać się tędy. A jaki oszust. Wiem, że mogę się wtedy przedostać. Red team has the flag. Skąd ty wiedziałeś, gdzie jestem? Powiedziałem, że nie biegłeś. Byś biegł i tam od razu rzuciłem granatę, ale wiedziałem, że nie biegłeś, znaczy, że cię tam nie ma. Znowu wiedziałeś, że tu jestem. Akurat flagę była widać nad tobą. No nie, no i znowu! No jak cię dogonić, pewnie nie zdążę teraz. Shit. Dobra, koniec tego dobrego. No nie, co to jest? Masuki dostałeś. Ale dostałem boosta. Ej, co oszuście, no nie, no nawet z bazuki dostałeś, dwa razy dostałeś z bazuki, oszuście. I nie zrobiło na tobie żadnego wrażenia. Jesteś oszustem i tyle ci powiem. Red team has the flag. Nie, widzę na twoją minę tam postawioną. Ja, jest! Z pistoletu. No, ten to przynajmniej... Teraz mam postać, która przynajmniej trochę szybciej biega. Wyjście z tego respa to jest takie wolne. Red team score. Yes, nareszcie jakiś punkt zdobyłem. Tylko dlaczego jak ja... Aha, już wiem jak sobie... The build phase has begun. O, no. I widzisz, teraz jest krótki czas budowy ogólnie, bo to tak. Ale wiesz co, po pierwsze robię. Muszę usunąć to, bo ci tak nie opłacało tu mieć. To mi tak spowalniało. Po drugie muszę zablokować tą twoją drogę boczną. W ogóle muszę zablokować. W ogóle okazuje się, że no, faktycznie na respa to nie ma co dawać, bo po prostu na respa to i tak to jest tylko wyjście z swojego respa. No właśnie ja wiem, ja myślałem, że tam wiesz, potem będzie jakaś droga czy coś, ja to widzę, że nic z tych rzeczy. Gorsze, że ten twój tutaj ten leży wciąż. A właśnie ja nie wiem, co to jakieś takie dziwne było, no chciałem ci tego zademonstrować. Jest to na mojej terenie, czy nie? Nie jest. Dobra. O, nie, dobra, to. Wystarczyło to podnieść. Już jest tylko moje.
Jak ty się w ogóle tutaj dostawałeś? Na mój teren, tamtędy się w ogóle dostawałeś. Dobra, wiem, więc muszę to blokować. To trzeba tutaj zablokować. Dobra, ja muszę właśnie trochę to ogarnąć, ten teren. Wszelako. W ogóle jakoś tak nie zdążę to za bardzo ogarnąć, to już będzie zaraz będzie początek kolejny. Ale dobra, przynajmniej to no przynajmniej... tak, bo drugie budowanie jest już krótsze niż te pierwsze. No właśnie, co nie, i tak naprawdę, wiesz, nie zdążę nic zrobić i będzie koniec. Co jest grane? No właśnie. Nie mogłem przez chwilę stworzyć rzeczy i tak dziwne to było. Bragie tam są a, mnie ten przycisk może, może podostę jakąś inną niż scout. Ale co? Jeszcze raz? Jakie tam postacie jeszcze były? No zobacz, naciśnij sobie N i zobacz jakie są postacie. Jest różniste są postacie. Tak naprawdę. Wiem co by się przydało, tylko nie zdążę to zrobić, cholera, bo trochę mało czasu mam. Ale mam już taki optymalny plan, tak naprawdę mam. Chciałbym chciał zbudować. Tylko po prostu mało czasu jest trochę, żeby w ogóle, no, zająć się tym budowaniem tak naprawdę. Bardzo mało czasu. Ja chcę to, żeby to było tu bardziej. Ale to budowano. Przyjdzie. No, ja tu muszę zablokować, bo tutaj, kurczę, świrowałeś pawiana, że tak powiem. Tylko właśnie, kurczę, jakby była jakaś komenda, która by robiła, że to się równo ustawia na przykład. To byłoby super. Mm. No wiesz, ale z drugiej strony to trochę też o to chodzi, no nie wiesz, masz tą taką... to, że właśnie o to chodzi, że to takie krzywe wszystko jest. No może, ale wiesz o co chodzi, jakby się równo ustalało, to takie wiesz, eleganckie by było i w ogóle. Elegancja, Francja i te sprawy. A teraz to takie wiesz, wszystko byle jak, na szybko. Żeby działało. Kurde, i tak mnie zaraz przechytrzysz na życie, ale dobra, przynajmniej sobie troszkę sobie ulepszyłem, że tak powiem. To teraz być może już nie będzie tak źle, tylko będzie choć odrobinkę lepiej. Mam taką przynajmniej głęboką nadzieję. Dobra, no to teraz zobaczymy, jak mnie teraz zagniesz, ziemeczku. Ha, zobaczymy, czy przejdziesz przez to. Nie, no nie, wracaj tu! Jesteś jakimś... No, przynajmniej raz dostał za ale swoje. Ale to taka syta dziura była widać nawet w tym, to przecież... O Jezu, tu. Po prostu tu nawet nie muszę kucać. No nie wierzę. No nie wierzę po prostu, co za oszust. Blue team has the flag. Red team has the flag. I co teraz, cwaniaczku? No i co, i będziemy tak stać sobie na respa? A gdzie ty jesteś? Tam jesteś, żegnaj. Pudła. Dlaczego ja tu nie mogę kierować? To jest bez sensu. Pudła. Pistoletu mówisz? No co to mam być? Tomek, wracaj tu! Masz natychmiast tu wrócić. Hehehehe
Poczekaj, a jest faktycznie krótszy czas combat. To dobrze. To przynajmniej wiesz, nie będziemy musieli. To trochę powalczymy i potem będziemy mogli do budowy wrócić. Do ulepszania bazy. No co on? No wychodź, tłuszu! Gdzie ty uciekasz? Poczekaj, gdzie jest ta dziura, kurczę? No bo ja... No nie! Ogromna jest dziura! Red flag drop! Red flag return! Jest, może w końcu wygram. Czemu ja nie mam... Blue flag return. Tomek! Co za... Co to Tomek za oszust jest? Blue team has the flag. Jesteś oszustem. Muszę zablokować to na przejście na środku, bo mnie denerwuje. Co za zrobił sobie osłonkę? Po to chodzi. Blue team score. Dzięki. Red team has the flag. No, tego się nikt nie spodziewał. To po prostu było. Cicho tam. Blue flag dropped. Blue flag returned. No nie, ty jesteś po prostu oszustem. Cały czas grasz tylko z Coltem tak naprawdę. Blue team has the flag. Nie umarłem jeszcze. Red flag drop. Shit. Red flag return. Czekaj. Co tam jest? Snajperem będę. Snajper to pewnie ma snajperkę, tak domyślnie. No pewnie ma kuszę to. Jak spadłeś? Blue flag drop. No nie. Blue flag return. Co za oszust. Co za oszust. Oszust. O ty! Ładowuję się w twoich tych. Z mojego będziesz korzystać? Ale snajper ma mało HP za to. Nawet w zero kombinezonów. O, faktycznie, bo ty jesteś, wiesz co, bo snajper jest taki pewnie, że on musi siedzieć w miejscu. Co nie? Red team has the flag. Wiesz, bo to jest coś takiego, że jak się gra więcej osób, to wtedy wiesz, ktoś jest scoutem, scouci biegają po flagę, a na przykład snajper siedzi w bazie i osłania, wiesz? Wiesz, o to pewnie chodzi, tak naprawdę. Nawet nie mam jak cię snajpić, nie opada się być tym. Dobra, soldierem pójdę. Red team scored. Co ciekawe, wczoraj chwilę. Mhm. Pozwolę, że tak ciebie strzelę w raz. Czemu? Chcę po prostu... Blue no. Team have won the match. No nie, zwyciężyłeś. I co, to koniec? No najwyraźniej, czemu? Myślałem, że będzie więcej. Pewnie trzeba było wstawić liczbę rund. Pewnie tak. Dobra, no to nie widzieliśmy. No dobra, w każdym razie tak właśnie prezentowała się gra Source Force. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Ja was zachęcam do oglądania kolejnych części, gdyż jak sami widzicie, no gra jest naprawdę emocjonująca. No, a teraz się z wami chyba pożegnam, co nie? No to cześć wam. Tomek, pożegnaj się. Dobranoc, znaczy do zobaczenia na następnym odcinku. No, cześć. Lub w czymkolwiek innym, jak będę.